Bonjour, z tej strony pan Sobel. Tak jak zapowiedziałam w zakładce społeczność na YouTubie, dzisiaj zabiorę was na Sentarzysko! I tradycyjnie, żeby nie przedłużać, zapraszam na kolejny urbex. Jest to najprawdopodobniej cmentarzysko lokomotyw różnego typu, wagonów towarowych i pasażerskich. Dlaczego prawdopodobnie? Według jednych źródeł jest to bocznica w pewnym zakładzie z lokomotywami przeznaczonymi do naprawy. Według jeszcze innych źródeł te pojazdy są wykreślone z ewidencji PKP i są przeznaczone na złom. Niniejszy bloczek zawiera 20 rozkazów. Być o jedno otwarte. Ciekawostką jest to, że podobno lokomotywy znikają. Więc albo trafiają do naprawy, albo te w gorszym stanie mogą trafiać na złom. Tak jak wspomniałam na początku, można spotkać tutaj naprawdę wiele modeli różnych lokomotyw czy wagonów pasażerskich, w których kiedyś się jeździło. Ten klosz oświetli latarką. No. Czekaj chwilkę, potrzebuję troszkę więcej miejsca. Troszkę bardziej do tyłu. Znajduje się tutaj około 30 egzemplarzy lokomotyw czy wagonów. Z relacji mojego znajomego, Uczosława, zresztą w opisie filmu macie link do jego strony, gdzie znajdziecie zdjęcia właśnie z tego cmentarzyska, lokomotywy pilnowała ochrona. Jednak podczas mojej eksploracji na nikogo na szczęście nie natrafiliśmy. Miejsce takie wywołuje ogrom wspomnień, nie mówiąc o tym, że eksplorując takie cmentarzysko, człowiek cofał się w czasie tak naprawdę. Największe wrażenie zrobiły chyba na mnie wagony pasażerskie i same lokomotywy, oczywiście niektóre. Wagony pasażerskie, jak widzicie, są w sumie w dobrym stanie, a im dalej się szło, tym lepiej były zachowane. Natomiast same lokomotywy też są niezłe. Piękne. To działa na szybie nawet. W środku zachowały się żarówki niezbite, co zrobiło na mnie szokujące wrażenie. No i te wycieraczki, które można było poruszać za pomocą jednego mechanizmu. Sama tablica w tych lokomotywach z tymi wszystkimi przyciskami też była niesamowita. Niestety było bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tych lokomotyw, tych wagonów, które tam znaleźliśmy na tym cmentarzysku. Jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że urbex wam się podobał, że zostaniecie ze mną na dłużej. Merci i do zobaczenia.